Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Razer, ale w pierwszym odcinku na nowym serwerze. Dzisiaj ja i Bob numer 2 spędziliśmy cały dzień na rąbaniu drewna. Dzięki temu ja mam już prawie 20 level i zrobiliśmy około 150 ścian i bardzo dużo tych takich płotków, miejsc na płotki. Także w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, gdzie robimy bazę i jaką robimy bazę, jakie będzie miała, jak ona będzie wyglądała w przyszłości. Od razu Wam powiem, że nie zdradzę serwera, może później, ale wątpię, zdradzał serwer, żeby nie spotkało mnie to samo co wcześniej. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że ktoś zobaczył na filmach to, co mam, że tak się łatwo wkraść do mojej bazy, czy po prostu najeżdżali różne jakieś tam ludzi, którzy nie byli akurat online. Bob 2 ma 20 level, no ale na tym serwerze jest troszkę inaczej, bo one nie levelują same niestety te dinozaury. Przynajmniej ten mój. Chyba tylko wtedy levelują, jak się na nich jeździ, a tak to tamte na przykład na serwerze wcześniejszym levelowały w ogóle jak tylko stały, więc to mi się nie podoba. Ale może to kwestia tego akurat Boba oswoiłem na 10 levelu, jak najszybciej tylko mogłem. Zbierałem Fiber, więc od razu udało się narkoberis. No i dzisiaj po prostu power leveling, już pokazuję Wam postać. Level 17, no i tam pół. Staty władowałem najpierw w staminę. 150 będzie staminy, mili też 150. Teraz chcę dojść do 150 wagi, czyli ten capacity, jaki mamy. I później zacznę ładować w health tak do 200 i później jeszcze zobaczę. Movement speed się by przydał. Przydałby się też Fortitude. Dzisiaj będziemy teraz w tym momencie stawiać ściany. Mam nadzieję, że to, co tutaj zrobiłem, to ogrodzenie całe, że to będzie wszystko fajnie równo. Jak póki co widzicie te kontury, jak to ma wyglądać mniej więcej. Ale w przyszłości będę chciał, żeby ta baza była trochę dłuższa. Na razie tego nie robię, bo tutaj są te kamienie. One chyba je można zburzyć tak w ogóle. Ale na razie zrobię tak, jak jest, bo jakby nie ma chyba sensu póki co robić większej, zanim ja opanuję brontozaury, to jeszcze minie dużo czasu. Aczkolwiek plan jest taki, że jak uderzę jakoś tak już w 25 level 30, to oswajam pterodonta, kupię od kogoś siodło, bo tutaj ludzie naprawdę widać, że pomagają na tym serwerze i można od kogoś ewentualnie odkupić, jak się ma niższy level. Później od razu uderzam w tygryska, więc weźmiemy sobie tygryska szybko swoje, zaczniemy go levelować i jakoś to już powinno ruszyć. Także za kilka dni tutaj już powinienem, powiedzmy, się odbić trochę od tego dna. No zobaczcie, jeden dzień, a zaraz zobaczycie, jaki postęp zrobiłem ze wszystkim. Także zaczynamy, jedziemy z robieniem. Mam nadzieję, że Bob nie jest za bardzo przeciążony i będzie mógł z nami budować. No tak, nie najlepiej. W ogóle tutaj dużo megalodonów też pływa i delfinków, więc taki jest plan, żeby tam zrobić wyjście do wody i będziemy też budować pod wodą. Tak jak chcieliście, także będą. I ogólnie tutaj jest całkiem równo, całkiem ok, to mi się podoba, bo te deski są całkiem dobrze zahaczone, jak na zwykły płot. Także jest git. Czekajcie, sobie tylko przystawię tutaj. Bo za daleko jest ta siódemka, więc weźmiemy trójeczkę. Bob, idź z nami. Pokażę Wam zaraz, gdzie mają być bramy. Z tej strony nie będę budował bramy, póki co, na razie. No i tak jak Wam mówiłem, będzie zamek. Co to oznacza? Oznacza to, że na grogach będą takie wieżyczki fajne. A na samej górze będzie coś takiego, taka postawiona tutaj deska. Przestrzeń pusta. I znowu deska na górze, co nie widzicie? O tak, czekajcie, o tak. I tak, nie? No i tak będzie się powtarzało schemat, że tyk, 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 nie? Wiadomo, o co chodzi. Ale to będzie gdzieś tak na czwartym poziomie i będzie takie deski będą, żeby sobie chodzić i wiecie, no wiecie, jak wyglądają zanki, prawda? Tutaj będzie pierwsza brama. Tutaj będzie brama mała, dla małych dinozaurów. Tam będzie brama duża, dlatego tam na razie będziemy stawiać deski. Tylko czekajcie, nie wiem. Dobra, stawiamy tutaj dalej. Widzicie, całkiem to fajnie równo tutaj wychodzi. Wiadomo, że to jest niemożliwe, żeby... Bob!
Mop jest trochę za ciężki. Dobra, zdejmiemy z niego niedługo deski. To się może troszkę ruszy. A i tutaj niepotrzebnie postawiłem. Tutaj mamy żołwia. Więc brama będzie chyba tutaj. Tak sobie planowałem. Mi się wydaje, że fajniej, żeby była tutaj, niż równo po środku. Ze względu chociażby na to, że tutaj będzie mogła trochę wystawiać i zakryje dziurę ewentualną, która tutaj będzie. Więc jedziemy dalej. Jak na razie idzie dobrze. Przepraszam. Wiem, że nie powinienem się załatwiać przy ludziach. No ale co ja zrobię? Co ja biedny mam zrobić? Dobra, Bob, już na pewno dasz radę iść, prawda? Te roślinki, jak już zrobię ogrodzenie i zetnę je raz, to już wtedy nie będą odrastać, więc... O to się nie trzeba martwić. Tutaj w ogóle kryształ ląduje, także szkoda, że jak już to zamuruję, to niestety go prawdopodobnie nie będzie, bo on będzie przeniesiony. Jak się zamyka jakiś okrąg, to wtedy dopiero jest przenoszony. Tutaj buduję całą ścianę, bo tak jak wam mówiłem, brama na duże dinozaury jest od 55 levela, więc to jeszcze troszeczkę. No i tutaj niestety już tak trochę to będzie rosło. Także tutaj mamy lipę. Przylagowało serwer, dobrze postawiło. No ale tutaj właśnie będzie ta brama, więc w sumie nie obchodzi mnie to tak naprawdę. Poza tym, tak jak wam mówiłem, to prawdopodobnie w ogóle jeszcze zburzę i to pójdzie tam dalej, w tamtą stronę, bardziej rozciągnę ją, żeby była troszeczkę dłuższa. Na szerokość jest ok, mi się podoba. Jest trochę taka w stylu barokowym, powiedzmy kościoły były tak podobnie budowane, z takim trójkątem na końcu, chociażby kościoły Farnes. O, zobaczcie, jak tutaj super równo jest. Także ta brama może będzie tam bardziej. Tutaj, słuchajcie, pobiegałem trochę po mapie, ludzie mają takie bazy, że mi kopara opadła. Niektórzy po prostu mają tak ogromne swoje siedliska, że tak to nazwę. Dobra, teraz jestem trochę przeciążony. Kilka tych T-Rexów, bazy takie ogromne, że obiec jedną bazę, to jest 5 minut. No tutaj tak nie fajnie. Ale tutaj akurat jest prowizorka. Więc tutaj nawet zrobię tylko jeden poziom, żeby później nie żałować. No widzicie, tutaj jest tak nierówno, no ale no się nie da nic z tym zrobić. Chyba że po prostu tutaj mogę wstawić i zakryć, tak? Taką szparę. No ale to jest na razie niepotrzebne. Później się tym zajmę, jak już będziemy mieli ostateczny wygląd tej bazy. Z tego co widzę, to starczy chyba tego drewna, ale słuchajcie, bieganie z tym drewnem, bicie tych drzew ze zwykłego młoteczka, no bo nie mam oczywiście metalowych narzędzi. Kurczę, ale tutaj elegancko wyszło. Nie mam oczywiście metalowych narzędzi. A, jeszcze tutaj mam. Trafiłem połowę, dobrze. Bo metalowe narzędzia są na tam 25 level. Także właśnie, jak tylko dostanie Bob, ja dostanę 20 level, to od razu raptory 2 oswoję sobie, albo 1, albo 2, nie wiem w sumie po co mi. No i zacznę robić metalowe, wydobywać metal, żeby mieć metalowe narzędzia. Metalowe narzędzia pozwolą mi zrobić tą bazę jeszcze szybciej. Zobaczcie, jaka duża jest. Jest już teraz w tym stanie dużo większa niż moja poprzednia baza. Chociaż miała być tym razem mała chatka letniskowa, ale będzie fajny zamek. Miało nie być oswajania dinozaurów, ale będą. I tym razem już naprawdę będę robił tak, że kilka naraz jednocześnie. Typu nie jeden pterodont, tylko dwa. Choćbym musiał gdzieś daleko pobiec, to będzie, że tak, żeby były dwa. No i dobra, i tutaj wiecie co? Tutaj mi nie wyszło, muszę jeszcze raz postawić ten płotek, ale to jest ogólnie łatwizna, bo deski muszą być wszystkie do środka, tutaj no, nie wiedziałem, że tak jest.
więc zaraz tam poprawię. Mam ze sobą trochę tych płotków. Żółw będzie moim pierwszym gościem, czeka w bramie. Bramę też już mogę zbudować, bo jakoś mi się nie chce. Myślałem, że też odchodzi tak na zewnątrz. Dobra. No i git. No i git. Jeszcze mam tutaj w schowkach z 40 tych desek, więc tam ktoś na mamucie jedzie. O, tutaj właśnie, dlatego też chciałem tutaj zbudować tą bazę, bo tam jest super taka łączka, także tam naprawdę będzie bardzo fajnie zbierać jagody. Tam będzie dość kozacko to robić. No i tutaj mówiłem, że nie będę jednak budował, aczkolwiek ten serwer już też istnieje od półtora miesiąca. Wszystkie inne miejscówki na zachodzie były zajęte. Ta też była zajęta, ale tego kolesia zburzyłem mu bazę, żeby zrobić po prostu swoją. Także jego baza została przeze mnie zniszczona i ja teraz tutaj buduję. Ale ładnie, równiutko, co? Wszystko wychodzi. No właśnie, i tutaj bym chciał w tym trójkącie zrobić właśnie domek połączony z tym płotem. Oj, widzicie, kurde, i zmarnowałem ścianę. No i zmarnowałem ścianę. No i tutaj widzicie, wszystkie tak źle odchodzą. Byłaby tak, no chciałbym, żeby było to spójne, jednolite, dlatego zrobimy sobie poprawkę. Bo bierz ściany, daj mi płot. Płotki. Płotki przestawimy pod kureczkę. No a budowanie płotków pod piąteczkę damy. Dobra, i teraz jak ja to muszę zrobić? Muszę to zrobić tak. 4. Dobra. I teraz wezmę jedną ścianę, tylko żeby sprawdzać, czy wszystko jest git. Dobra. 3. Jest git? Nie jest. Czemu nie jest? Ktoś mi wytłumaczy? W sumie nie wiem. Dobra, a jeżeli... nie, to tylko 4. A jeżeli ustawię od tego... No i teraz pokażcie mi tą ścianę. Dobra, i teraz będzie dobrze, to od razu zrobię wszystkie płotki. Dobra. Nie wiem, czy te wszystkie od razu niszczyć. Dobra, od razu zniszczę je. Na pewno będzie równo, bo one są tak zrobione, że wymierzone, że tak powiem. Także nie będę musiał się w sumie martwić o to. Od razu zaczniemy odrabiać je, więc powinno wszystkiego starczyć. Dajcie znać, co sądzicie o tej bazie. Mi się wydaje, że będzie naprawdę fajna. I że tak naprawdę będzie ładniejsza od poprzedniej. No bo tamta poprzednia była słaba, no słaba. Ja w sumie chciałem bardzo od nowa zrobić ją.
tylko wiedziałem, że to jest na dużo czasu, tak, więc ja ogólnie chciałem się przenieść w inne miejsce, bo tamto miejsce było bardzo słabe. Ze względu na to, że wszędzie w jakieś takie konkretne, fajne miejsce było daleko, a tutaj jest blisko na górę, blisko jest... na tą łączkę, blisko jest na metal, blisko jest jaskinia w sumie. Jak zrobię tutaj ten mostek, to będzie w ogóle, ani razu nie będę musiał przekraczać przez wodę, jak będzie, będę się wybierał tutaj na ten wulkan. Dobra, rób więcej płotków. A my w międzyczasie postawimy ściany. Dobra, jedną zatrzymam, bo ja nie wiem, czy to dobrze będzie tak od tego. Te budowanie płotków jest najgorsze chyba ze wszystkich. Układanie ich. No i tak, i teraz zobaczcie, będzie git. No to jedziemy. Ciężko się je po prostu... O Jezu, stanął mi na drodze. No Bob. Chodź Bob, weźmiesz deskę od razu. Czyli zobaczcie, ile to musi... Jezu. To muszę spędzić kolejny dzień, żeby zrobić drugi poziom tych desek. Zobaczcie, jeszcze chaty nawet nie mam przecież zbudowanej. I tutaj miałem ten, fancy. Dobra, Bob, chodź tutaj bliżej. W ogóle ten Bob jest strasznie wolny. Naprawdę jest taki powolny, że mnie aż denerwuje. Dobra, wszystko już mu dałem, ale ja się nie mogę jeszcze ruszyć. Czemu? Tych desek mam 35, dobra. No sorki, teraz trochę wolno. Dzięki w ogóle za wsparcie, nikt nie napisał, żebym grał na tamtym serwerze. Było raczej, pisaliście, bo dopiero kilka godzin temu opublikowałem w sumie ten film, bo jest dzisiaj sobota. Jest wieczór, sobota 23 jakoś. Więc na razie z tego, co tam pisali ludzie, no to się zgodziliście z moją decyzją. Ja rozmawiałem dzisiaj z adminem. Czekajcie, bo to nie wygląda, jakby miało się nie zejść. Nie, dobra, jest okej. Okay. No i powiedział, że niestety, no, że oni zmienią opcję serwera, ale że nie przywrócą mi... moich rzeczy, no bo nie mogą tego zrobić. Po pierwsze, nie wiadomo na 100% kto to zrobił. Ale spoko, będę się logował tam na ten serwer. Właśnie, jeżeli ktoś tam gra, mam do was pytanko. Czy moglibyście, napisz w komentarzu, jeżeli grasz. Czy mógłbyś zostawić mi łuk i strzały? Bo to mi chyba wystarczy. Łuk, strzały... Ja sobie gdzieś tutaj zrobię chatkę i będę mu te spinozaury mordował. Nie wiem, czy da się zabić spinozaura z łuku. Ewentualnie mógłbym w nocy zbudować sobie taką wieżę myśliwską i strzelać, tam ładować, ale strzał by poszło od cholery. Dobra, chodź Bob. Mam nadzieję, że wszystkie te płotki dobrze są postawione tym razem. Dobra, jedziemy. Jeszcze zostanie trochę... O, ładnie tutaj. No dobrze, tutaj bardzo ładnie wyszło. Się bałem, że będzie niefajnie, ale jest idealnie wręcz. Wręcz idealnie. Ale ile czasu będę musiał poświęcić, jeżeli będę chciał zrobić kamienne te ściany, to... Aż się boję, bo zejdź mi z drogi, proszę cię. Niestety Bob to jest kobieta, więc... myślałem nad Barbarą. Bob.
Rebeka, Robert Rebeka, to by była Beka ewentualnie, ale... No, tutaj już nierówno jest. Nie moja wina. Takie ukształtowanie terenu. Poczytałem trochę na Steamie opinie ludzi, którzy grali więcej niż 100 godzin i wszyscy piszą to samo, że mają dość odbudowywania cały czas bazy. To jest źle, dobrze. Że mają dość cały czas odbudowywania bazy. Ciągle im ktoś najeżdża w nocy, a oni z rana znowu muszą wszystko robić od początku. Że... To pisały osoby, które mają 65 level. I że im się nie chce. Tutaj ta po prostu idealnie jest. No i że mają dość gry. Powiem wam, że nie wiedziałem, że aż tak szybko będzie level szedł. Ale szybko, najszybciej robiąc drewno i od razu robiąc ściany, więc właśnie najlepszym pomysłem jest to, co ja zrobiłem, czyli oswojenie szybko triceratopsa. Ogólnie długo bardzo się go oswajało, strasznie długo i dużo narkoberis poszło, ale to jest, wiecie co, czasami zależne bardzo od tego. Więc on mi nosił deski, a ja tutaj rąbałem całą tą plażę. Tutaj widzicie, cała ta góra jest wycięta, ona tam normalnie są drzewa. Także długo mi to zajęło, tym bardziej, że mam ten. No i zobaczmy, jak to wygląda. Chyba całkiem przyjemnie. Podoba mi się. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak chcę dom postawić. Przez chwilę myślałem, że fajnie by było na tej całej przestrzeni, na tym całym trójkącie tutaj. Ale wtedy stwierdziłem, że podesty nie będą. Nie będą równo. Więc jak podesty nie są równo, to trochę to bez sensu, prawda? A może tam bym zrobił chatę? No tylko później, gdzie bym zrobił bramę. Więc nie wiem. Dom chyba zrobię ostatni, w zasadzie. Najpierw zrobię sobie te płotki. Zrobię dwa poziomy zrobię na razie. Bez sensu jest robić więcej. Myślę, że już będę miał wtedy 25 level, jak skończę robić drugi poziom. Zrobię tą bramę. Ale chyba od razu poczekam na bramę z kamienia. No i co? Nie wiem, no kurczę, nie wiem, gdzie ten dom postawić. Czy po prostu taki prostokącik postawić tutaj mniej więcej? No nie wiem, bo chciałbym, żeby były jednak te podłogi. Tak to wygląda od spodu, moja wyspa. Ogólnie chciałem tam bardziej na północy zrobić. Jak widzicie, czekajcie, pokażę wam na mapie. Jak się kończy tutaj ten... Jak jest ta moja wysepka, prawda? Ten cypel taki. Taki hel jakby. To bardziej tutaj na górze, gdzie jest te załamanie. Tutaj by było najlepiej, ale no tam jest zajęte. Tam są nawet dwa domy, dwie bazy. Poza tym tam mega nierówno, więc... No, jak tutaj zrobię ten most, to będzie lepiej w zasadzie. Zobaczcie, całkiem blisko będzie na ten wulkan. Na północy, na samej północy jest jakaś tam wypasiona jaskinia, więc ją odwiedzę, pokażę wam odcinek. Pomyślę nad tym domem jeszcze, gdzie go tutaj dokładnie zbudować. Fajnie by było z kimś budować, no nie wiem, może jakiegoś kolegę uda mi się zrekrutować, aczkolwiek... Teraz są wakacje i kasy za bardzo nie ma. No i też jak nie ma kiedy grać, prawda, się chce wyjechać. No, dobra, dzięki za oglądanie. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam was na kolejne. Będzie jeszcze odcinek pewnie z budowania, ale jeszcze nie wiem dokładnie, co będziemy budować w następnym odcinku. No i jakiś tam update lekki. Dzięki za oglądanie, dzięki za wsparcie, za lajki, za komentarze. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Strasznie wolny. Naprawdę jest taki powolny, że mnie aż denerwuje.
Dobra, wszystko już mu dałem, ale ja się nie mogę jeszcze ruszyć. Czemu? Tych desek mam 35, dobra. No sorki, teraz trochę wolno. Dzięki w ogóle za wsparcie, nikt nie napisał, żebym grał na tamtym serwerze, było raczej pisaliście, bo dopiero kilka godzin temu opublikowałem w sumie ten film, bo jest dzisiaj sobota, jest wieczór, sobota 23 jakoś. Więc na razie z tego, co tam pisali ludzie, no to się zgodziliście z moją decyzją. Ja rozmawiałem dzisiaj z adminem. Czekajcie, bo to nie wygląda, jakby miało się nie zejść. Nie, dobra, jest okej. Okay. No i powiedział, że niestety, no, że oni zmienią opcję serwera, ale że nie przywrócą mi moich rzeczy, no bo nie mogą tego zrobić. Po pierwsze, nie wiadomo na 100% kto to zrobił. Ale spoko, będę się logował tam na ten serwer. Właśnie, jeżeli ktoś tam gra, mam do was pytanko, czy moglibyście, napisz w komentarzu, jeżeli grasz, czy mógłbyś zostawić mi łuk i strzały? Bo to mi chyba wystarczy. Łuk, strzały, ja sobie gdzieś tutaj zrobię chatkę i będę mu te spinozaury mordował. Nie wiem, czy da się zabić spinozaura z łuku. Ewentualnie mógłbym w nocy zbudować sobie taką wieżę myśliwską i strzelać, tam ładować, ale strzał by poszło od cholery. Dobra, chodź Bob. Mam nadzieję, że wszystkie te płotki dobrze są postawione tym razem. Dobra, jedziemy. Jeszcze zostanie trochę... O, ładnie tutaj. No dobrze, tutaj bardzo ładnie wyszło. Się bałem, że będzie niefajnie, ale jest idealnie wręcz. Wręcz idealnie. Ale ile czasu będę musiał poświęcić, jeżeli będę chciał zrobić kamienne te ściany, to... Aż się boję, bo zejdź mi z drogi, proszę cię. Niestety Bob to jest kobieta, więc... myślałem nad Barbarą. Bob. Rebeka, Robert Rebeka, to by była Beka ewentualnie, ale... No, tutaj już nierówno jest. Nie moja wina. Takie ukształtowanie terenu. Poczytałem trochę na Steamie opinie ludzi, którzy grali więcej niż 100 godzin i wszyscy piszą to samo, że mają dość odbudowywania cały czas bazy. To jest źle, dobrze. Że mają dość cały czas odbudowywania bazy. Ciągle im ktoś najeżdża w nocy, a oni z rana znowu muszą wszystko robić od początku. Że... To pisały osoby, które mają 65 level. I że im się nie chce. Tutaj ta po prostu idealnie jest. No i że mają dość gry. Powiem wam, że nie wiedziałem, że aż tak szybko będzie level szedł. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Razer, ale w pierwszym odcinku na nowym serwerze. Dzisiaj ja i Bob numer 2 spędziliśmy cały dzień na rąbaniu drewna. Dzięki temu ja mam już prawie 20 level i zrobiliśmy około 150 ścian i bardzo dużo tych takich płotków, miejsc na płotki. Także w dzisiejszym odcinku pokażę wam, gdzie robimy bazę i jaką robimy bazę, jak ona będzie wyglądała w przyszłości. Od razu wam powiem, że nie zdradzę serwera, może później, ale wątpię, zdradzał serwer, żeby nie spotkało mnie to samo co wcześniej. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że ktoś zobaczył na filmach to, co mam, że tak się łatwo wkraść do mojej bazy, czy po prostu najeżdżali różne jakieś tam ludzi, którzy nie byli akurat online. Bob 2 ma 20 level, no ale na tym serwerze jest troszkę inaczej, bo one nie levelują same niestety te dinozaury. Przynajmniej ten mój.
Chyba tylko wtedy levelują, jak się na nich jeździ, a tak to tamte na przykład na serwerze wcześniejszym levelowały w ogóle jak tylko stały, więc to mi się nie podoba. Ale może to kwestia tego akurat Boba oswoiłem na 10 levelu, jak najszybciej tylko mogłem. Zbierałem Fiber, więc od razu udało się Narcoberist. No i dzisiaj po prostu power leveling, już pokazuję wam postać. Level 17, no i tam pół. Staty władowałem najpierw w staminę. 150 będzie staminy, mili też 150. Teraz chcę dojść do 150 wagi, czyli ten capacity, jaki mamy. I później zacznę ładować w health tak do 200 i później jeszcze zobaczę. Movement speed się by przydał. Przydałby się też Fortitude. Dzisiaj będziemy teraz w tym momencie stawiać ściany. Mam nadzieję, że to, co tutaj zrobiłem, te ogrodzenie całe, że to będzie wszystko fajnie równo. Jak póki co widzicie te kontury, jak to ma wyglądać mniej więcej. Ale w przyszłości będę chciał, żeby ta baza była trochę dłuższa. Na razie tego nie robię, bo tutaj są te kamienie. Chyba je można zburzyć tak w ogóle. Ale na razie zrobię tak, jak jest, bo jakby nie ma chyba sensu póki zrobić większej, zanim ja opanuję brontozaury, to jeszcze minie dużo czasu. Aczkolwiek plan jest taki, że jak uderzę jakoś tak już w 25 level 30, to oswajam pterodonta, kupię od kogoś siodło, bo tutaj ludzie naprawdę widać, że pomagają na tym serwerze i można od kogoś ewentualnie odkupić, jak się ma niższy level. Później od razu uderzam w tygryska, więc weźmiemy sobie tygryska szybko swoje, zaczniemy go levelować i jakoś to już powinno ruszyć. Także za kilka dni tutaj już powinienem, powiedzmy, się odbić trochę od tego dna. No zobaczcie, jeden dzień, a zaraz zobaczycie, jaki postęp zrobiłem ze wszystkim. Także zaczynamy, jedziemy z robieniem. Mam nadzieję, że Bob nie jest za bardzo przeciążony i będzie mógł z nami budować. No tak, nie najlepiej. W ogóle tutaj dużo megalodonów też pływa i delfinków, więc taki jest plan, żeby tam zrobić wyjście do wody i będziemy też budować pod wodą. Tak jak chcieliście, także będą. I ogólnie tutaj jest całkiem równo, całkiem okej, to mi się podoba, bo te deski są całkiem dobrze zahaczone, jak na zwykły płot. Także jest git. Czekajcie, sobie tylko przestawię tutaj. Bo za daleko jest ta siódemka, więc weźmiemy trójeczkę. Bob, idź z nami. Pokażę wam zaraz, gdzie mają być bramy. Z tej strony nie będę budował bramy, póki co, na razie. No i tak jak wam mówiłem, będzie zamek. Co to oznacza? Oznacza to, że na grogach będą takie wieżyczki fajne. A na samej górze będzie coś takiego, taka postawiona tutaj deska. Przestrzeń pusta. I znowu deska na górze, co nie widzicie? O tak, czekajcie, o tak. I tak, nie? No i tak będzie się powtarzało schemat, że tyk, 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 nie? Wiadomo, o co chodzi. Ale to będzie gdzieś tak na czwartym poziomie i będzie takie deski będą, żeby sobie chodzić i wiecie, no wiecie, jak wyglądają zamki, prawda? Tutaj będzie pierwsza brama. Tutaj będzie brama mała, dla małych dinozaurów. Tam będzie brama duża, dlatego tam na razie będziemy stawiać deski. Tylko czekajcie, nie wiem. Dobra, stawiamy tutaj dalej. Widzicie, całkiem to fajnie równo tutaj wychodzi. Wiadomo, że to jest niemożliwe, żeby. Bob jest trochę za ciężki. Dobra, zdejmiemy z niego niedługo deski. To się może troszkę ruszy. A i tutaj niepotrzebnie postawiłem. Tutaj mamy żołwia, więc brama będzie chyba tutaj. Tak sobie planowałem. Mi się wydaje, że fajniej, żeby była tutaj niż równo po środku. Ze względu chociażby na to, że tutaj będzie mogła trochę wystawiać i zakryje dziurę ewentualną, która tutaj będzie, więc jedziemy dalej. Jak na razie idzie dobrze. Przepraszam. Wiem, że nie powinienem się załatwiać przy ludziach. No ale co ja zrobię? Co ja biedny mam zrobić? Dobra, Bob, już na pewno dasz radę iść, prawda?
Te roślinki, jak już zrobię ogrodzenie i je zetnę je raz, to już wtedy nie będą odrastać, więc o to się nie trzeba martwić. Tutaj w ogóle kryształ ląduje, także szkoda, że jak już to zamuruję, to niestety go prawdopodobnie nie będzie, bo on będzie przeniesiony. Jak się zamyka jakiś okrąg, to wtedy dopiero jest przenoszony. Tutaj buduję całą ścianę, bo tak jak wam mówiłem, brama na duże dinozaury jest od 55 levela, więc to jeszcze troszeczkę. No i tutaj niestety już tak trochę to będzie rosło. Także tutaj mamy lipę. Przylagowało serwer, dobrze postawiło. No ale tutaj właśnie będzie ta brama, więc w sumie nie obchodzi mnie to tak naprawdę. Poza tym, tak jak wam mówiłem, to prawdopodobnie w ogóle jeszcze zburzę i to pójdzie tam dalej, w tamtą stronę, bardziej rozciągnę ją, żeby była troszeczkę dłuższa. Na szerokość jest ok, mi się podoba. Jest trochę taka w stylu barokowym, powiedzmy kościoły były tak podobnie budowane z takim trójkątem na końcu, chociażby kościoły Farnes. O, zobaczcie, jak tutaj super równo jest. Także ta brama może będzie tam bardziej. Tutaj, słuchajcie, pobiegałem trochę po mapie. Ludzie mają takie bazy, że mi kopara opadła. Niektórzy po prostu mają tak ogromne swoje siedliska, że tak to nazwę. Dobra, teraz ja jestem trochę przeciążony. Kilka tych T-Rexów. Bazy takie ogromne, że obiec jedną bazę, to jest 5 minut. No tutaj tak nie fajnie. Ale tutaj akurat jest prowizorka. Więc tutaj nawet zrobię tylko jeden poziom, żeby później nie żałować. No widzicie, tutaj jest tak nierówno, no ale no się nie da nic z tym zrobić. Chyba że po prostu tutaj mogę wstawić i zakryć, tak? Taką szparę. No ale to jest na razie niepotrzebne. Później się tym zajmę, jak już będziemy mieli ostateczny wygląd tej bazy. Z tego co widzę, to starczy chyba tego drewna, ale słuchajcie, bieganie z tym drewnem, bicie tych drzew ze zwykłego młoteczka, no bo nie mam oczywiście metalowych narzędzi. Kurczę, ale tutaj elegancko wyszło. Nie mam oczywiście metalowych narzędzi. A, jeszcze tutaj mam. Chciał połowę, dobra. Bo metalowe narzędzia są na tam 25 level. Także właśnie, jak tylko dostanie Bob, ja dostanę 20 level, to od razu raptory dwa oswoję sobie, albo jeden, albo dwa, nie wiem w sumie po co mi. No i zacznę robić metalowe, wydobywać metal, żeby mieć metalowe narzędzia. Metalowe narzędzia pozwolą mi zrobić tą bazę jeszcze szybciej. Zobaczcie, jaka duża jest. Jest już teraz w tym stanie dużo większa niż moja poprzednia baza. Chociaż miała być tym razem mała chatka letniskowa, ale będzie fajny zamek. Miało nie być oswajanie dinozaurów, ale będą. I tym razem już naprawdę będę robił tak, że kilka naraz jednocześnie. Typu nie jeden pterodont, tylko dwa. Choćbym musiał gdzieś daleko pobiec, to będzie, że tak, żeby były dwa. No i dobra, i tutaj wiecie co? Tutaj mi nie wyszło, muszę jeszcze raz postawić ten płotek, ale to jest ogólnie łatwizna, bo deski muszą być wszystkie do środka. Tutaj no, nie wiedziałem, że tak jest, więc zaraz tam poprawię. Mam ze sobą trochę tych płotków. Żółw będzie moim pierwszym gościem, czekał w bramie. Bramę też już mogę zbudować, bo jakoś mi się nie chce. Myślałem, że też odchodzi tak na zewnątrz. Dobra. No i git. No i git. Jeszcze mam tutaj w schowkach z 40 tych desek, więc tam ktoś na mamucie jedzie.
O, tutaj właśnie, dlatego też chciałem tutaj zbudować tą bazę, bo tam jest super taka łączka, także tam naprawdę będzie bardzo fajnie zbierać jagody. Tam będzie dość kozacko to robić. No i tutaj mówiłem, że nie będę jednak budował, aczkolwiek ten serwer już też istnieje od 1,5 miesiąca. Wszystkie inne miejscówki na zachodzie były zajęte. Ta też była zajęta, ale tego kolesia zburzyłem mu bazę, żeby zrobić po prostu swoją. Także jego baza została przeze mnie zniszczona i ja teraz tutaj buduję. Ale ładnie, równiutko, co? Wszystko wychodzi. No właśnie, i tutaj bym chciał w tym trójkącie zrobić właśnie domek połączony z tym płotem. Oj, widzicie, kurde, i zmarnowałem ścianę. No i zmarnowałem ścianę. No i tutaj widzicie, wszystkie tak źle odchodzą. Byłaby tak, no chciałbym, żeby było to spójne, jednolite, dlatego zrobimy sobie poprawkę. Bo bierz ściany, daj mi płotki. Płotki przestawimy pod fureczkę. No a budowanie płotków pod piąteczkę damy. Dobra, i teraz jak ja to muszę zrobić? Muszę to zrobić tak. 4. Dobra. I teraz wezmę jedną ścianę, tylko żeby sprawdzać, czy wszystko jest git. Dobra. 3. Jest git? Nie jest. Czemu nie jest? Ktoś mi wytłumaczy? W sumie nie wiem. Dobra, a jeżeli... nie, to tylko 4. A jeżeli ustawię od tego... No i teraz pokażcie mi tą ścianę. Dobra, i teraz będzie dobrze, to od razu zrobię wszystkie płotki. Dobra. Nie wiem, czy te wszystkie od razu niszczyć. Dobra, od razu zniszczę je. Na pewno będzie równo, bo one są tak zrobione, że wymierzone, że tak powiem. Także nie będę musiał się w sumie martwić o to. Od razu zaczniemy odrabiać je, więc powinno wszystkiego starczyć. Dajcie znać, co sądzicie o tej bazie. Mi się wydaje, że będzie naprawdę fajna i że tak naprawdę będzie ładniejsza od poprzedniej. No bo tamta poprzednia była słaba, no słaba. Ja w sumie chciałem bardzo od nowa zrobić ją. Tylko wiedziałem, że to jest na dużo czasu, tak? Więc ja ogólnie chciałem się przenieść w inne miejsce, bo tamto miejsce było bardzo słabe. Ze względu na to, że wszędzie w jakieś takie konkretne, fajne miejsca było daleko. A tutaj jest blisko na górę, blisko jest na tą łączkę, blisko jest na metal, blisko jest jaskinia w sumie. Jak zrobię tutaj ten mostek, to będzie w ogóle ani razu nie będę musiał przekraczać przez wodę, jak będę się wybierał tutaj na ten wulkan. Dobra, rób więcej płotków. A my w międzyczasie postawimy ściany. Dobra, jedną zatrzymam.
Bo ja nie wiem, czy to dobrze będzie tak od tego. Te budowanie płotków jest najgorsze chyba ze wszystkich, układanie ich. No i tak, i teraz zobaczcie, będzie git, no to jedziemy. Ciężko się je po prostu, o Jezu, stanął mi na drodze, no Bob. Chodź Bob, weźmiesz deskę, drogi. Czyli zobaczcie, ile to musi, Jezu. To muszę spędzić kolejny dzień, żeby zrobić drugi poziom tych desek. Zobaczcie, jeszcze chaty nawet nie mam przecież zbudowanej. Mam jeszcze... A, i tutaj miałem ten, fancy. Dobra, Bob, chodź tutaj. Bliżej. W ogóle ten Bob jest...